Dobra, gramy. Rose Bishop gada do wszystkich. Dobra, temperaturomierz biorę. Biorę UV Lighta i biorę latarkę. Bierzcie klucz i wychodzimy. Magus na pececie, a my możemy kurde po cztery rzeczy nosić. No. Trochę oszustwo. Czekaj, właśnie, zadanie jakie są? Zasilanie z piwnicy. Bo wiem to. Krucyfiks. No dobrze, zdjęcie. Powtarzam. Bo nie słyszałem kompletnie, nie słuchałem cię. Tym razem ja chcę zrobić zdjęcie. Tom. Dobra, let's go. Zasilanie z piwnicy jak coś. Bo nikt jeszcze chyba nie mówił. No, otwórz. Dziwne. XD. Mamy tu mniej pomieszczeń, ale nie znamy miejsca, więc jest ciekawiej. Okej, kuchnia. Telefon. Czy zabawki takie są paranormalne? Nie. O. Mam lustro. To idź zrobić zdjęcie, Arek. Jakie lustro? Takie jak zbijesz, to mamy śmierć. Tu jest. Więc nie zbijaj go, ale zrób mu zdjęcie. Oj. No, czy zaraz zbijesz właśnie. Kamerę na razie schowam, wezmę. Tu jest zimno generalnie. Tak do dziesiątki spada. W piwnicy jeszcze nie byliśmy. O, właśnie znalazłem drzwi do niej. No to chodź. No, Magus, serio? No czekaj, przeszukujemy dalej górę. No ale tak mi zostawić? No oczywiście. No przecież. Ej, bo tu strasznie jest, ja nie chcę. Tu jest strasznie dużo drzwi. No całe dwa drzwi. O, to jest ta mapa, ja to jest pierwsza mapa, na której grałem kiedykolwiek. Jest tu creepy niesamowicie. Hello, jest ktoś w domu? Temperatura się nie zmniejsza. Ogólnie rzecz biorąc, na zakończenie gry to zbijamy lustro tej. Ja zbijam, znaczy się, a wy uciekacie. Jak chcesz. Chcę zobaczyć, jak wygląda. O, siadły korki. Tutaj. Nie, korki no. Siadły. Za dużo lamp zapaliliśmy chyba w domu. Kto ma UV Lighta? Ty. Ja nie mam. Albo Magus. Ktoś wziął na pewno. Nie mam. Nie? A ja mam. Nie, ja mam dosy. O, come on. Bo to jest ciemno wszędzie. Jak w dupiu. Bo wywaliło korki tak całkowicie. Dobra, póki nie wiemy, gdzie jest duch, zostawię zbędne rzeczy. Myślę, że to się mija z celem troszeczkę. Żebym ja chodził z kamerą i notesem, jak nie wiemy, gdzie jest duch. Wezmę więcej rzeczy związanych z jego poszukiwaniem. Wracam już do was. Otwierał drzwi. Czekaj, jak ja? Tu. Tu drzwi zamknął. Trójka. MF. Jest łapa. Jest łapa. Jest łapa. A, w żurnalu. Kurde, też to widzisz w Markach, jak mu tak cały czas spada ten projektor DOTS? Aha. Ten dźwięk Uf. Wydaje. No, to jest najgorsze. Arek, popraw te DOTSy. Lepiej? Tak. Nie. Znowu. Ja pierdosów nie mogę używać. I tu jest zimno generalnie. Tak gdzieś do piątki schodzi, ale nie wiem, czy stricte w łazience, czy nie. How old are you? How old are you? Słyszałem śmiech. Słyszałem śmiech. Co to był za śmiech? Gdzie? No tu, w łazience stałem i słyszałem śmiech za ścianą. Tak jakby tu. Ej, tak jakby tu, panowie. Pany. Drzwi kolejne. Ruszał drzwiami. Tymi chyba? Tak, tymi. Piątka MF5. Okej. Generalnie zaśmiało się dziecko. Więc też. Śmiech? Taki... To możliwe, że Banshee. Czekaj. Nieważne. Śmiech, nie, śmiech nie dziecka. O kurde. No, i znowu. Nie. Korki? Nie. Nie, nie korki, zgasił światło. O kurde. Widziałem ducha. Widziałem ducha. Widziałem ducha. Ale się zlękłem. Jeez. On mi do ucha krzyknął. Wiem, słyszałem też, ale mi mrygnął tutaj trochę. Tak mi się wydaje. Albo już schizę mam. Schizy może nie miałem, ale to na pewno nie duch. MJack, broń się. Czym? Nożem? Przed duchem? Potrzebuję
Dobra, ziemniaka, guys. Gdzie jest ten ziemniak? Guys, to co mamy? Ultrafiolet EMF. Trochę się zlękłem. Był duch, który miał opis, że nie lubi nadmiernej gościnności. Znowu drzwiami się bawi. Tu zamknął. Teraz tymi. Położyłem tutaj nożyczki i przeleciały właśnie tak samo jak tobie wtedy kamera. Intrygujące. Zablokowały szufladę. Ej, dosłownie w szufladzie są. Co ty mówisz? Co? Pozytywka? Słyszycie to? Nie. Nie. Słyszę. No chodźcie tu! Gdzie? To jest zimno. To ten budzik grał. Zobaczcie tu światło, gdzie jest światło przy łóżku. Ale jestem obsrany. Ten duch jest strasznie aktywny, strasznie dużo robi w różnych miejscach. Are you here? Panie duchu! How old are you? O, da się na łóżko wyjść. How old are you? Du 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 du. Au! Cicho. Przywaliłem z ręką. Cicho, bo nie słyszę speedboxa. Ja nie słyszę własnych myśli przez niego. 5 stopni spada temperatura cały czas. To jest odpowiedź od niego ogólnie. Jest zero. Znaczy nie mówi mi nic, ale zapala się lampka. Światełko, czyli mnie słyszy. Słyszy, ale nie ma odpowiedzi. Jest 0 stopni? Jest 0 na razie, ale musi być poniżej 0. Żeby to były mroźne temperatury. Aha, i mnie zostawiliście, no dzięki. Semantyzm. Czekaj, bo ja poszedłem po tocy. Cały czas 0. Uspokoił się z jakiegoś powodu ten duch. O, słyszałem śmiech. Śmiech znowu, no. Może jak wezmę spalę tego miśka. Coś się stanie. Idź palić miśka. Idę spalić miśka. Spięty jestem. Ten duch jest ale inny niż do tej pory spotykaliśmy. Jak weszliśmy tutaj, to ani razu nie widziałem jeszcze miejsca, w którym można się schować. Ale ciary. Arek, co wyłączył korki? Nie wyłączyłem. Ale gówno widać na tej kamerze, Boże święty. W ogóle co to jest za kamera? A to nasza wanie, XPP. Ja się staram nie zesrać, ale zostawić notes. Może tak, żeby duch mógł na nim coś napisać jednak. Dziękuję. A to teraz utrafiasz, tutaj nie ma na tych drzwiach, ciekawe. Jak ty te docy postawiłeś? Gdzie ty te docy postawiłeś? Na łóżku. A, tu, Boże święty. Zawsze postawisz te docy jakoś tak dziwacznie. Budzik mi dzwoni. No już się nim bawi. O? O, on zaraz nam nakopie, coś mi się wydaje. Bawimy się jego budzikiem. Kto mi zamknął drzwi? Frajerzy. To duch był, bo nowa ektoplazma się pojawiła. Znaczy ektoplazma, ultrafiolet. Ta, duch. Widziałem tego ducha. Jego imię zaczyna się na my, a kończy na Agus. Zostajesz tu. Nie. Nie wypuszczę cię stąd. O, co się stało z tymi drzwiami? O, ale mam ciarska, co to za duch jest? Nie znamy go. Co to jest ten Obeik? Terrifying shapeshifters capable of taking on many forms. They have been seen taking on humanoid shapes to attract their prey. Humanoid, dziecko kurwa. When interacting with the environment, the Nubaka will rarely leave a trace. Sometimes this ghost will shapeshift, leaving behind unique evidence. Okej, okay, ciekawe. Powinniśmy zgasić światło tam w tamtym pokoju tak naprawdę. No to gaszę. O. Nagle dosłowo Arek się tam pojawia. Jest ten, widziałem orba. Po lewej stronie widziałem. Tu mamy trzy dowody. Jest, no. Jest orb, to jest obejk. Właśnie mówię, że się zachowuje nienaturalnie, to ten obejk mi pasował. Dobra, chodź Arek. Ty, zapalił komputer. Zgasił. O, śmiesznie. Już? Każdy to zaznaczył? Tak. Lecimy. Lecimy! Łatwa robota! Znaczy nie łatwa, gość był strasznie nieprzewidywalny. Pierwszy raz widzieliśmy ducha i faktycznie zachowywał się kompletnie inaczej. Tam. A to Jean. Było dużo światła dobra. I korzystał. Nie, obejk. Nie, obejk.
Kurde. Ciekawe, ciekawe. Czyli, ale zobaczcie, było powiedziane, że naśladuje ludzką formę. Dziecko się śmiało. Mhm. To też było to. Tak myślę. Mhm. To jest warte do zapamiętania na przyszłość. Dobrze, obakę. Obakę, srakę w dupakę. Wiem, sól. Ciekawe jak działa. Ciekawe jak na wiarze działa. Wysypujesz krąg. To są bardzo ciekawe dwa pytania. No tak, ale na wiarze może jestem w stanie, wiesz, tak po prostu sypnąć. Taki krzywy krąg. O, jęga. Właśnie, Emdziak, dajesz gramy w jęgę. Już grałem, nie chce mi się. Ale ze mną, tak w wiarze. Dobra, ja zaczynam. Ja sędziuję. Wygrałem? Dawajcie jeszcze jednego. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Jak mi za to wywali copyrighty na filmie, to się chyba zesram. Ready panowie, ready for Freddy. Ale śmieszna sól. O kurde, jaka duża. Dobra, idziemy? Gotowi? Tak. Gotowi do boju, start. Muszę wpisać mój tajny kod. 6969. Widzę, że bardzo tajny, bo musisz aż głowę wyjąć poza vana. Dosłownie. A właśnie miałem zapytać, czy ktoś tutaj uchylił tak drzwi. Ja, Upewniajcie się, że otwieracie im mniej więcej na maksa, to wtedy wiadomo, czy duch ich nie ruszył. O! Zamknęły się drzwi. O! Mam Juwilajta. Ja zamknąłem akurat. O ty frajerze głupi. Mam łapę małpy. Mam łapę o! Małpy. O! Gdzie? I want to see a ghost. Nigdzie. Tu jest. Zrób zdjęcie, zrób zdjęcie. Zdjęcie i zrób. Już, już. Znaczy, łapa małpy jest bardzo OP, bo możemy ją zapytać, gdzie jest duch, albo możemy go podobno uwięzić w pomieszczeniu, w którym jest. No tak, tak słyszałem. To albo żądania, albo prośby. No, to giga OP jest. Chyba się zablokował. Nie, wszędzie dookoła mnie jest czarno. Pomocy. W drzwi pewnie wszedłeś. O kurde, zauważyłem. Tekstura, patrz, Emdziak. Aha. A Zeku jak strasznie narzeka na to, co nie? A nie, okay. Boże, niż zamknięte. Ty jesteś w ścianie, chłopie. Pomocy. Ej, on się gliczuje. Patrz. What the shit? Zapalety prze... Pomoc. Ej, nie mamy żadnego ducha magazyniera, co nie? Nie wątpię. Ejka. No chodź, tu się nie wykłupiaj. O. Wyszedł. Szczerze nie sądziłem, że mu się uda wyjść. Czy ktoś z was wyłączył światło na dole? Tak. Kto? Ja. Magus troluje. Ale bym sobie klapnął. A nie, tylko ty nie jesteś w wiarze. To za mną drzwi do piwnicy. Magus. Arek, ty też zamknąłeś te drzwi do garażu? Do tej piwnicy? Piwnicy. Nie wydaje mi się. Możliwe. No, come on, mówiłem, żebyście zostawiali otwarte na szeroko drzwi. I to jest no, właśnie pierwsza rzecz, jakiej dokładnie kurnie robicie. No z idiotami łapię duchy, no. No i masz nazwę odcinka. How old are you? Jeez. Idioty łapią duchy. Ktoś tu otwierał? Tak, na maksa. Jestem prawie pewien, że tutaj przed chwilą o, jest odcisk, jest odcisk, jest odcisk. No właśnie, 5, MF5. Przed chwilą tu było zamknięte drzwi, więc na pewno duch to ruszał. Chciał nam korki wywalić pewnie. Ham. Okej, okay, czyli jest gdzieś tu. Gdzieś tu w tej okolicy może być. Okej, okay, temperaturę już ustawiam. Powiedziałem ustawiam. Dobrze. O, kość. Rób zdjęcie. Zrobiłem. Arek, ta, czyli tutaj będzie. Ale dużo czasu zmarnowaliśmy. Niby mniejszy dom. Jestem arski fotografski. O nie. O nie. If you know, you know. Jest poniżej zero. To dzień. No, weź, jeszcze nie klep. Jeszcze nie przyklepuj, bo to nie wiadomo. Co jak mimik? Ale do mimika trzeba orby. No to co, genie wyrąbane? No tak. Pomijając to, że mimik nie ma MF5. No. Dobra, genie wyrąbane, chodźcie. Panowie. Arek mnie zmylił. Arek mnie zmylił. Wy się w ogóle nas nawzajem mylicie.
W której minucie przeknąłem? W każdej. W każdej. MDK tutaj. Czy to Jin? A Jin? O, patrz, aktywny jest. No i Magus, wywaliło ci w ogóle sanity trochę. Wow. Czy to był Jim? Jim? Jimmy Neutron. To był Jim. O kurde, dwa z rzędu, ładnie panowie. Jestem z nas nawet dumny. Jeszcze połowa paska i możemy grać na średnim. Let's go.